Rosja oskarża Ukrainę, że ta chce na polu walki użyć broni chemicznej. Stanowczo zaprzecza temu prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. Istnieją obawy, że Kreml rozsiewając kłamliwą propagandę szykuje się do użycia broni chemicznej. Rosja po raz kolejny uruchomiła machinę kłamstw i propagandy. A nie, nie obwiniają nas. Oskarżają nas, znowu nas, że rzekomo rozwijamy broń biologiczną, podobno przygotowujemy atak chemiczny. Bardzo się tym martwię, bo wielokrotnie przekonywano nas, jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co Was oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni i tego chcą. Przed tym, że to właśnie Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej, ostrzegał wczoraj Pentagon. Podkreślał, że oskarżenia wobec Ukrainy są jedynie gruntem do takiego ataku. Gdzie uderzysz bronią chemiczną w szpital położony w Mariupolu, w Kościół w Charkowie, w szpital dziecięcy czy w laboratoria, z których większość pozostała od czasów sowieckich i zajmują się zwykłą nauką. Laboratoria zwyczajne, nie technologia wojskowa. Wołodymyr Załęski jednoznacznie zaprzeczył też rosyjskim oskarżeniom. My adekwatne ludzie. Jesteśmy przyzwoitymi ludźmi, jestem prezydentem przyzwoitego kraju, przyzwoitego narodu i ojcem dwójki dzieci. I na mojej ziemi nie wynaleziono żadnej broni chemicznej, ani żadnej innej broni masowego rażenia. Cały świat to wie. O podejrzanych zamiarach Rosji w swoim wpisie na Twitterze pisał też szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Maniakalna obsesja, z jaką różni rosyjscy urzędnicy fantazjują o nieistniejącej broni biologicznej lub chemicznej lub zagrożeniach na Ukrainie jest głęboko niepokojąca i może w rzeczywistości wskazywać na to, że Rosja przygotowuje kolejną przerażającą operację pod fałszywą flagą. Obawem, a także Wielka Brytania, głośno mówił o nich premier kraju Boris Johnson. To, co słyszymy o broni chemicznej, jest wprost wyjęte z ich podręcznika. Zaczynają mówić, że broń chemiczna została zmagazynowana przez ich przeciwników lub przez Amerykanów. W ten sposób, gdy sami użyją broni chemicznej, Czego się obawiam, będą mieli gotową, fałszywą historię. Widzieliśmy to w Syrii, widzieliśmy to nawet w Wielkiej Brytanii to właśnie już robią. To cyniczny, barbarzyński rząd. Prezydent Ukrainy ostrzegł Rosję, że jeśli ta zdecyduje się na użycie broni chemicznej, znów zostanie dotknięta sankcjami jeszcze surowszymi niż do tej pory.